ciekawą siłą. Jeżeli trafimy na jakiś lekki ostrze, tak, że pójdą jakieś tam kule, to jedziemy, nie przejmujemy się tym. Staramy się bardziej dynamicznie pokonać ten odcinek. Jeżeli by przyszpili jakiś z pojazdów, no to łapiemy, że tak powiem, jakieś tam osłony, czy to będzie budynki, czy to coś. I że tak powiem, będziemy się tam bronić, póki nie odeprzemy przeciwnika. Okej, świetnie. Dobra. Stop. Z wozu. Jimmy lub na wioskę, powiedz mi co tam widzi. Tutaj Alfa, ruch na 310... odległość 400. 4, 5. Dali mi to przede mną kontroler do jakiegoś broni, a... Okej, kolejny się pomyśla sama, tylko kontynuuj za pojazdem. To spana jak on dojedzie. Dowódca, do mnie. Tasman? Jestem. Dobra, Alfa, Bravo, nie wiem, dogadajcie się, jak chcecie się podzielić. W każdym razie z punktu 7-5 ja będę ze snajperem, wyborowym raczej strzelcem. I chciałbym najpierw zrobić jakąś obserwację z tego punktu, żeby się nie pchać tam bez sensu. Okej, ruszam do tej chatki przed nami. Przed nami czysto, więc spokojnie. No kurwa, nie czysto. Gleba, 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 wszyscy gleba. Gleba. Kontakt, patrol na drodze. Cztery osoby? Dwie osoby. 160 od nas na drodze, tak? Twierdzam. Trzy osoby, zaalarmowaliśmy. Otworzyj ogień i odciągnie. Tutaj Alfa, przy podejściu napotkaliśmy silnika. Otworzyj z nas ogień. Do mnie dołącz, czyli przeskakuję. Marek, zajmij się rzut kierownik. Wychodzący? Redu, nie zostawiaj tam, nie zostawaj. Wychodzący? Tam, już dobiegliśmy do skałek. On tak blisko. Zdjęty. Zdjęty? Wychodzący. O
Okej, okay, moment, czekamy tutaj. Wychylcie koren Jenkow, zobaczcie, że jest na przyporu. No nie wychodźcie daleko, 20 metrów max. No pojazd trzeba wysadzić. No, mam tylko granaty. Czekaj, mam zapalające. Odsuń się. Wchodząc. Ty, tylko jak tam jest amunicja zamiast dwójki, to będziemy mieli popcorn. Chciałbym się odsunąć, co ty na to? Maras, przy tych baraczkach, przy tych dwóch pojedynczych drzewach, te baraczki są przy skrzyżowaniu, jeden gość tam jest. Nie jestem w stanie go zdjąć. Prawa strona drogi, bardziej przy tych drzewkach, jest za tym barakiem, gdzieś tam widać jak strzela stamtąd tylko. Zdjęty. Okej, świetnie, kontynuować dalej. Lewa, lewa. Wychodzący. Kurwa. Lewa. Tutaj prawo dostaliśmy oni. Okej, kontynuujcie dalej, ja się posłaniam. Sprytuję pod budynek. Pod budynek, blisko. Jak się tak dojdziecie, to się pokonujcie na żółty. Szybciej, kora, szybciej. Góry. Zdjęty. Zdjęty. Skaczę na to drzewo. Okej, Gienkow, osłaniajcie nam. Jeszcze jeden tam na łazi. Ktoś z góry, co z łazi, zeźliście z niego. Sio? Jeszcze jeden tam z góry, z którego zrzuciłem łazi. Zdjęty. Coś nas podchodzi chyba? Pokiewne? Nie. Kontakt 300. Chowaj się. Chowaj się. Nie utrzymuj południowy wschód. Dwóch zdjętych. Ja. Wracam. I to znalazłeś, Gienkow, to co tam trzeba było, czy nie? Tak, znalazłem. Okej, dowódcy zbierają się przy samochodach, Gienkow, dołącz do tych zabudowań na południu. Zajmijcie tam pozycję, tak żebyście osłaniali południe i zachód. A ja idę na zbiórkę i za chwileczkę przyjdę do was. Biorę południe. Wszystkie w okolicy fontanny i zabezpiecza rejon fontanny razem z budynkami. Punkty końcowe, czyli strzałka z kółkiem, to są punkty wyjściowe. I tam, jeżeli sektor będzie zabezpieczony, ustawia się sekcja i pilnuje, że tak powiem, dalszej części wioski. I ma po prostu wzgląd na dalszą część wioski, która jeszcze nie została zajęta. Tak, żebyśmy mogli, że tak powiem, otoczyć ten sektor i go bronić, tak? Jeżeli byśmy dostali oczywiście jakiś ogień.
Niebieska Lao, tak? Lao? No, jestem, słyszę. Okej. Jesteśmy zaraz, że tak powiem, tutaj pod opieką naszego strzelca wyborowego. Jimmy, jesteś? Jestem. Jimmy, ty jesteś stajną, że tak powiem, masz jakiś tam sprzęt, żeby nas osłaniać, tak? Stamtąd? Mam. Masz, no, dobra, okej. Okay. Czyli Jimmy, że tak powiem, cały czas nad nami stróżuje tutaj. Tak, Jimmy dołącza do hotelu w tym momencie. Od południa, Lao, podejdziesz, punkt czarny, że tak powiem, od tutaj na jeden punkt. To jest pod tym budynkiem, tak? Z tego budynku nawet nie będziemy musieli do końca to sprawdzać, to zależy już tam wyniknie, że tak powiem, w wyniku podejścia. Przy tym się punkcie spotykamy, ten budynek obchodzimy i wtedy żółci idą do punktu 1, a niebiescy idą do punktu 1 niebieskiego, tak? I stamtąd zajmują podwórka i kolejne, że tak powiem, budynki, tak? Jeżeli byłaby taka sytuacja, że budynek trzeba byłoby zająć od strony głównej drogi, nie byłoby innego wejścia, żadna sekcja nie wychodzi na główną drogę. Nie wychylamy się na główną drogę. Przemieszczamy się tylko po rejonach, które są na zachód od głównej drogi, żeby nie dostać odstrzału z dalszej części wioski. Budynki przeszukujemy pod względem naszego kolesia. Uważajcie, do czego strzelacie. Jeżeli byłby uzbrojony, walicie do niego. Niestety, jeżeli on będzie miał broń, strzelamy do niego i tutaj nasze życie jest, że tak powiem, cenniejsze niż jego, tak? Także jeżeli gościu, że tak powiem, wyglądałby wyjątkowo, miałby broń, i tak strzelacie, tak? Bo nie wiadomo, co jest z nim, tak? Jeżeli nie miałby broni, to mówię, i tak trzeba się wyczulić i uważać, żeby nie odpalić tego, nie tego gościa, co trzeba, tak? Zazwyczaj robimy tak, że jeden osłania, że tak powiem, na zewnątrz przed budynkiem, a dwóch czy tam trzech, jak zależy od sekcji, wchodzi do budynku, tak? Ważne, żeby jeden stał na drzwiach i pilnował, żeby ktoś nie wszedł do budynku od dupy i nie wystrzelał wszystkich, tak? Tak, że tak powiem, będzie taka procedura wejścia do budynku. Czy jakieś są pytania na tym etapie? Dobra, w takim razie tutaj Mara wyznaczy punkt podejścia, chyba już wyznaczył nawet przez punkt do Dobra, R1, tak? Więc plan jest taki, że jedziemy do R1. Z R1 zrobimy rozpoznanie na punkt OW. Z punktu OW robimy rozpoznanie na miejscowość oraz na północ, na punkt wysokościowy 253. Gdzie mogą być jakieś instalacje wrogie oraz na zachód, północny zachód, drugi punkt. Nie chcielibyśmy się tam natknąć na jakąś armatę. Więc jeżeli wszystko będzie super fajnie i po naszej myśli, to wtedy wykonujecie plan Marasa, ewentualnie będziemy go rewidować, jak już będziemy mieli rozpoznanie. Chciałbym, żeby w punkcie OW zrobić przynajmniej kilka minut rozpoznania, tak żeby wszystkie oczy sprawdziły te trzy lokalizacje, czyli miejscowość Galatii, wzgórze to Pyrsos i punkt wysokościowy, tam gdzie są jakieś, to wygląda w ogóle jak baza, więc trzeba to sprawdzić. Zaraz mam światło zgaśnie. Tak, musimy się spieszyć. To na pewno mamy czas na rozpoznanie dwukrotne. Proszę? Mówię, że nie, możemy nie mieć czasu na rozpoznanie. To jest tylko wizualne rozpoznanie. Okej, przy podejściu żółci osłaniają, niebiescy przeskakują, przez drogę. Ja osłaniam ponownie niebieski. Przyjął, niebiescy gotów. Przelatywać. Ja pierwszy przychodzi. Okej, Lao, przekaż ludziom, że wyruszymy najszybciej za 5 minut. Na razie przeprowadzamy rozpoznanie, czekamy na dowódcę. Przyjąłeś? Przyjąłem, tłumacz. Tak, tylko nie ma ganera. No nie ma ganera. Mamy widoczny hartechnik, ale jest dosłownie przed nami jakieś 200 metrów. Okej, cały czas kontynuujcie doliną. Cały czas kontynuujcie doliną do nas, do budynku. My jesteśmy już przy budynku, streszczajcie się. Kontakt. Okej. Na 140. Utrzymywać, jak nie widzi was, to spokojnie, jeżeli zaczną się strzały, to nie jest przyjemnie. Które masz kurwa radio, Mara? Nie wiem. Nie wychyla się tego radio. To? Okej, można zaczynać. Jimmy, zielone światło, likwiduj. Panowie, ruszamy. Kaluje. Rzuci ten wiesty, mamy zielone światło na kontrolowanie? Tak, potwierdzam. Przemieszczam się cały czas sukcesywnie do wyznaczonych punktów.
to niebiescy, mamy jednego mniej, kontynuujemy. Kontynuujcie. Dobra, Gienko w prawo, ci ruszamy, Redo zamyka. Ale w kierunku północnym dwie osoby tam się do was próbują przydały. Słuchaj, trochę za murem. Czekaj, flara pójdzie. Zdjęty czy nie? Okej, wychodzę. Wychodzący. Zdjęty. Tutaj słuchajcie. Uwaga wszyscy, uważać na friendly fire. Powtarzam, uważać. Wiecie gdzie sekcje chodzą, także uważać na to. Zdjęty. Zaraz wzdłuż ulicy, na kierunku wschodnim. Podchodzą. Okej, przyjął. Wzdłuż ulicy na kierunku wschodnim. Uwaga, będą podchodzili. Czysto tam jest? Dobra, Gienko. Czyli nie jest to czysto. Nie jest czysto. Żyje. Cofać, mamy z północy ostrzał. Kurwa. Czysty sali? Krycie perymetrów do kula. Dobra, Gienko Fredu do mnie. To jest. Nie odsłaniasz tutaj, a ja z Redem zajmuję budynek. No kurwa, nie. Jeszcze ja jestem kafasną z tej strony. O, ja widać. Trzeba zadymić, przejść na drugą stronę. Dobra, ale na razie nie, czekaj, to nie wiem, tylko będzie. Redu, cofaj się. Ostrza, kurwa, dalej, stamtąd. Redu do mnie. Parę strzelicie na północ. Jedną flarę. Leci. Byś mógł te kontakty w pobliżu tej fary ściągnąć. No właśnie chciałbym, ale gówno co widzę. Żółci to niebiescy, mam rannego, potrzebuję pomocy medycznej. Kurwa, jeszcze dzwonię. Żółci przyjęli i wycofuję medyka do was. Niemieccy. Wow. Tu niebieski medyk dotarł do was? Rzuć, tu niebieski medyk dotarł, koren jest opatrywany. Rzuci się, są w kwadracie 102, 190, punkt alfa, 1-3. Mały wolny. Dziękuję, jesteś? Nie. Dobra. Redu, pomóż Dziękowowi, bo bardzo kule. Uważajcie na friendly fire. Kurwa, z której strony w końcu jesteście? Tutaj, bo Gienko był zerwał. Jestem tam w parę. Jestem. Okej, Gienek, Kafarsam, przeskakujecie za tam budę, która jest przed nami na kierunku 30 i za nią na kierunek kościoła, sprawdzacie. Za tą budą jest budynek skręcie. Marat po mojej śmierci przyjechał. Okej, idziemy. Uwaga, niebiescy nasi już są, kręcą się tutaj w tych zabudowaniach w okolicach kościoła, sprawdzają budynki, mają latarki. Dobra. Rzuci to niebiescy, jesteśmy na wejściu do kościoła. Okej, obejdźcie kościół od lewej strony, od strony północnej. Neutralizujcie wszystkie cele. Przyjął, obchodzimy od lewej strony, neutralizujemy wszystkie cele. Wchodzę. Czysto. Lewa część pasażu czysta. Wychodzę z tyłu. No tu czysto. Pomijamy te budynki, idziemy. Rzuci to niebiescy, mamy widoczność na oficera. Wziąłem. Jest. Okej, chodźcie. O kurwa. O kurwa. Deszka. Ruch. Kierunek.
Za budynku strzelam. Staw za tu z prawej, Jimmy, z prawej. W bramie. Glewni. Nie widzę go. Skąd? Nie wiem. Skuć go? Jak będzie najlepiej. Rzuć tu niebieski, po prostu dla niebieskich. Droga na 120. Skuty. Dobra robota. Żyje, żyje. Teraz go trzeba zapakować i zrzucać. Tak. Rzuci to niebieskie, będziemy flankować pojazd. Chyba tak. Janek? Tak? Można prosić flary w górę? Brak flar. Maro, kontynuujemy? Andy? Hotel tu Alfa, kontynuujemy dalej tą drogą? Tak, skręcamy na zachód do pojazdów, tam powinny być pojazdy na spół. Coming. Już po stop? Tak. Okej. Zadanie wykonane.